Mówi się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale polemizowałbym z tym, bo w Diablo 4 naprawdę nie brakuje makabry. Nie brakuje makabry, bo w ostatnich miesiącach zamieć pokazała, że koszmar to słowo mogące odnosić się nie tylko do jednego ze stopni trudności gry, ale także do tego, jak gra jest zarządzana. Ilu graczy to dużo? 5? Może 10? Bo dla przykładu, w całej 20-letniej historii Steama największa ilość graczy na raz to lekko ponad 3 miliony. Tyle osób swego czasu zagrywało się w PUBG Battlegrounds. I jeśli zaufać informacjom dostępnym w sieci, to chwilę po premierze Diablo 4 przekroczyło tę wartość dwukrotnie. I nic dziwnego, bo Blizzard miał wszystko. Dużo czasu, wiele, wiele lat. Największą w całej historii gamingu ilość zaangażowanych pracowników, bo na liście płac znajdowało się ponad 9 tysięcy osób, rekordowa ilość. Do tego dodajmy jedną z najbardziej kultowych wartości intelektualnych w postaci diabełka i już mieli to w garści, bo gracze kupili wiele milionów kopii jeszcze w przedsprzedaży. Nie mamy oficjalnych danych, ale zakłada się między 5 a 10 milionów sprzedanych kopii w samym preorderze. To wszystko z wcale nie tanią grą, mowa o produkcie prawie dwukrotnie droższym od najnowszych wrót Baldura. I jest czerwiec i Diablo 4 wspięło się na sam szczyt popularności i tak samo szybko jak wspięło się na ten szczyt, tak samo szybko spadło. Z tego szczytu. Spadło z tego szczytu. W pierwszych dniach najszybsi gracze, którzy migiem dotarli do tak zwanego endgame'u, już po paru dniach ostrzegali: jest niedobrze, nie ma co robić, nie widzę sensu w podnoszeniu przedmiotów, potworów jest za mało, bossów jest za mało, rozwój postaci słaby. Zostali oni wtedy nazywani krzykaczami, malkontentami, tymi, którzy sieją ferment. Prawda jednak leżała gdzie indziej. Ci najszybsi ostrzegali graczy wolniejszych o tym, co ich czeka na dalszym etapie rozgrywki. I po paru tygodniach, gdy już niemal każdy zainteresowany tytułem doświadczył tych samych problemów gry, sprawa stała się jasna. To jednak nie będzie gra dekady, ani nawet gra roku. Tę przemianę w społeczności można było bardzo łatwo zaobserwować na YouTubie, gdzie materiały krytyczne na temat gry z początku spotykały się z ogromną ilością łapek w dół. Ale po paru tygodniach, gdy wstępna ekscytacja odeszła w kąt, krytyka to jedyne, na co mogła liczyć zamieć. I z największymi problemami dotykającymi filarów rozgrywki rozprawiłem się w zasadzie tutaj. Ten film jest nadal tak samo aktualny, nawet po 4 miesiącach. I niestety przez ostatnie miesiące Blizzard raz co raz stawiał sobie pod nogi kłody, czy też inne skórki od banana. Przyjrzyjmy się zresztą paru ciekawym przypadkom. Po raz pierwszy Blizzard naraził się na pośmiewisko, gdy w filmie promocyjnym dotyczącym systemu rozwoju postaci, mówiąc o tym, jaki ten system jest bogaty i fenomenalny, niemal wszystko, co pokazali, to punkty dodające po 5 siły lub 5 inteligencji. Ale to nic, to jeszcze przed premierą, co się działo później, przez ostatnie 4 miesiące. Gdy gracze narzekali na fatalnie zrealizowany układ lochów, które raz za razem zmuszają gracza do cofania się długimi, pustymi korytarzami, Blizzard opublikował wideo, na którym dwie dungeon designerki, czyli pracownice odpowiedzialne za wykonanie i implementację lochów, z tymi właśnie lochami się zmagają. Te tak bardzo sobie nie radziły z nawet najprostszymi wyzwaniami w grze, że do dzisiaj ten film jest jednym z najgorzej ocenianych w YouTube'owej historii. Przynajmniej takich, które kiedykolwiek widziałem. Zresztą zobaczcie sami, ledwo ponad 1000 polubień na prawie 64 tysiące łapek w dół. Blizzardowi w ogóle nie idzie, jeśli chodzi o komunikację z graczami, bo niedawno udostępnili film z nadchodzącymi zmianami, w których nic się nie zgadza, a przede wszystkim matematyka. Według matematyków z zamieci to 40% z 1000 to 40. Zresztą zobaczcie sami. To nie jest literówka ani małe potknięcie. Oni dosłownie w jednym krótkim małym filmie popełnili bardzo dużo błędów. Ale to i tak nic, bo słuchajcie tego. Blizzard wymyślił konkurs na zdobycie setnego poziomu w trybie hardcore. Trzeba było zdobyć setny poziom jako jeden z pierwszego 1000 osób na świecie. Mi się udało, mówiąc szczerze, nie było to trudne. Ale nie w tym rzecz. Problem leżał w tym, że w grze brak tablicy rejestrującej postępy graczy, więc gracze swoje sukcesy musieli publikować, uwaga, na Twitterze, tagując przy tym Blizzarda. Jak się okazało, zajmujący się tym stażysta nie podołał i wielu graczy, również tacy będący w ścisłej czołówce, mowa o parunastu najszybszych graczy na świecie, nie załapali się, bo najwyraźniej Blizzard przeoczył ich zgłoszenia na Twitterze. Zresztą jeśli chodzi o to wydarzenie, to zarządzający projektem Rod Ferguson wielokrotnie kompromitował się, mówiąc przykładowo, że nie rozumie, jaką niby przewagę może mieć osoba grająca przed premierą nawet i setki godzin w zamkniętą betę gry, bo przecież po wydaniu
wydaniu gry wszyscy będą zaczynać od zera. Społeczność oczywiście szybko go wyśmiała, proponując mu na przykład ściganie się w speedrunowaniu Diablo 2 z graczami, którzy przegrali w tytuł 20 tysięcy godzin i potrafią właśnie ze względu na znajomość gry przechodzić ją w godzinę czy dwie. Ale to i tak tylko jedna z gaf człowieka, który jedną z głównych atrakcji sezonu pierwszego, Złośliwe tunele, porównał, uwaga, do diagnozy swojej kolonoskopii. That's also the name of my colonoscopy. Okay. There we go. Żart niby trochę z dupy, ale chyba trafny, bo idący w parze z odbiorem samego sezonu. Po tygodniu od jego rozpoczęcia streamy z Diablo 4 oglądało już jedynie po 10 tysięcy osób. Po miesiącu, w niektóre dni, poniżej 2 tysięcy. Chwilę później, po 700 widzów. Na całym Twitchu! I ten sam Rod Ferguson chwilę po wydaniu sezonu w wywiadzie stwierdził, że tym, co doprowadziło do negatywnego odbioru sezonu pierwszego, nie było to, że sezon był słaby, bo wewnętrznie jego zespół uznał go za bardzo dobry. Rod Ferguson stwierdził, że problemem było to, że nieumiejętnie zarządzali oczekiwaniami graczy. Rozumiecie? Chłop w wywiadzie stwierdził, że problemem nie było to, że zawartość, którą dodali, jest słaba, tylko że nie przygotowali graczy na to, że będzie słaba? XD! Jednym też ze sławetnych momentów obrazujących spadające zainteresowanie grą na całym świecie jest też wydarzenie, które Blizzard miesiąc temu zorganizował dla fanów Diablo w Azji. Jeden z koreańskich streamerów postanowił wpaść na jeden z takich eventów i postreamować go swoim widzom. Jednak gdy tylko zaczął zwracać uwagę na to, że jest trochę jak na wydarzeniu jasnogórskim, znaczy się nikogo tam nie ma, to został poproszony o wyłączenie transmisji. Do Korei mam jednak daleko, więc wolałem przyjrzeć się sprawie bardziej personalnie. Zajrzałem do klanu, na listę znajomych i tak jak na premierę gry, kupiło ją u mnie prawie całe grono moich battlenetowych znajomych i grało naraz nawet i po 50 z nich. To na premierę najnowszego drugiego sezonu na mojej liście znajomych, w chwili pisania tego scenariusza, zalogowana jest jedna osoba. Grając wieczorami, gdy graczy jest najwięcej, widziałem aż do 3 zalogowanych. Z kolei nasz klan, który w czerwcu jeszcze tętnił życiem, w październiku pełen jest wyszarzałych profili. Offline, 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 o i ten też offline. I nie zrozumcie mnie źle, wbrew pozorom Blizzard faktycznie poprawia grę, według mnie jest ona lepsza niż na premierę, ale poprawki wyglądają trochę jakby piekarz posypywał wypieczone przez siebie bułeczki pysznym sezamem, nie przejmując się za bardzo tym, że mąka, którą użył, jest spleśniała. Co z tego, że system lootu, na którym stoi gra, jest do bani, skoro faktycznie no koń jest trochę lepszy i użytkuje się go przyjemniej. Nie pomaga też to, że Blizzard wielokrotnie pokazuje, że nie rozumie ani nie testuje systemów, które sam wprowadza. Spójrzcie zresztą na ten angażujący gameplay przyspieszony 10-krotnie. To co teraz widzicie, to nagranie, na którym partycypując w nowym sezonie Diablo, wydaje wampirzą krew, by wzmocnić swoją postać. Na takie wielominutowe sesje przeklikiwania nowych mocy musiałem robić przerwy średnio raz na godzinę czy dwie bicia potworów. Nowe mechaniki są też niepotrzebnie przekomplikowane. Tak jakby Blizzard, znany z tego, że potrafił trudne mechaniki przedstawiać w najprostszy możliwy sposób, w czasach na przykład Hearthstone'a, obecnie tak jakby zrobił pełne 180, robi odwrotność. Ekipa odpowiadająca za Diablo ma filozofię przeciwną, wprowadza proste, wręcz prostackie mechaniki, ale w sposób najbardziej niezrozumiały, jaki tylko się da. I ja naprawdę kibicuję Diablo 4. Jestem fanem serii od ponad 20 lat, a gatunek action RPGów to mój ulubiony, nie ma dla mnie przyjemniejszych gier. Żadnych gier nie lubię bardziej i chciałbym, żeby Diablo 4 było najlepsze, jakie tylko może być. A mimo tego w nowym sezonie Diablo 4 wytrzymałem tylko 3 dni. Ja jestem spokojnym graczem, ale na trzeci dzień byłem już tak sfrustrowany, że sobie odpuściłem. I kto wie, może za 3 płatne dodatki i 69 sezonów będzie lepiej. Póki co jednak moje oczekiwania są niskie, bo mam wrażenie, że wiele zmian wprowadzanych jest na oślep, są nieprzemyślane i głupie, a z każdym wywiadem czy wypowiedzią twórców jest tylko gorzej i gorzej. Tak więc fani Diablo, narzekajmy, krytykujmy, bądźmy naprawdę surowymi krytykami. Bo tylko uczciwą, ale surową krytyką możemy zmotywować twórców do zmiany. Zresztą krytyka do niektórych zmian już doprowadziła. Jak mówiłem, Diablo 4 jest lepsze niż było. Przesunęli babeczkę stąd, gdzie była na najbardziej odsuniętym miejscu, tutaj. Bardzo pozytywna zmiana i widzę, że Stasza dali tutaj drugiego, też pozytywna zmiana. Ale krytykujmy dalej, to może za parę lat coś z tej gry jeszcze będzie. Tyle na dzisiaj, dzięki, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej narzekania na action RPG, to regularnie robię to tutaj. Kto wie, może jestem online nawet teraz.